Czego uczy mnie Biblia w 20 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej? Uczy o Abrahamie i Sarze u Abimelecha. Jest to temat, w którym można powiedzieć, mamy do czynienia z poważnym uchybieniem. 20 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej przedstawia dwie bardzo ważne zasady. Po pierwsze, moralne upokorzenie, jakiego doświadczyć może dziecko Boże wobec świata, a po drugie, godność, w jakiej stoi przed Bogiem. Abrahama po raz kolejny naszła obawa przed niekorzystnymi okolicznościami, co potrafimy dobrze zrozumieć. Zatrzymał się w Gerarze i odczuwał strach przed mieszkającymi tam ludźmi. Jego lęk uwarunkowany był słusznym spostrzeżeniem, że Bóg nie przebywa pośród nich i że ludzie ci nie znają bojaźni Bożej. Przy tym wszystkim zapomniał jednak, że Bóg był zawsze przy nim. Zdaje się, że więcej myślał o mieszkańcach Geraru niż o tym, który był mocniejszy niż oni wszyscy, a ponieważ nie ufał Bogu, że jest Bóg w stanie zachować Sarę, uciekł się do tego samego podstępu, którym posłużył się wiele lat wcześniej w Egipcie. Jakże poważne ostrzeżenie. Ojciec wierzących poszedł w złym kierunku, ponieważ odwrócił swój wzrok od Boga. Przez jakiś czas centrum jego myśli i podmiot jego serca nie stanowił Bóg, dlatego uległ pokusie. To jest najbardziej krótka, ale jednak kusząca droga, gdy widzimy, że otaczają nas szkodliwe okoliczności. I wtedy, gdy przez jakiś czas centrum naszych myśli i podmiot naszego serca nie stanowi Bóg, wtedy ulegamy pokusie. Jak słuszne jest spostrzeżenie, że tylko wtedy jesteśmy silni, gdy w poczuciu naszej własnej słabości uchwycimy się kurczowo Boga. Nic nie może nam zaszkodzić, dopóki idziemy drogą, którą On sam nam wyznaczył. Gdyby Abraham polegał na Bogu, mieszkańcy Geraru nie zwróciliby na niego uwagi. Wtedy też mógłby w trudnych okolicznościach złożyć świadectwo o wierności Bożej i zachować swoją godność, którą miał jako wierzący. Jak smutny jest widok dzieci Bożych, które zniesławiają swojego Ojca i poniżają się przed światem, ponieważ straciły przekonanie, że Boża moc jest wystarczająco wielka, by sprostać wszystkim trudnościom. Dopóki urzeczywistniamy prawdę, że wszystkie nasze zdroje są w Bogu, o czym można przeczytać w Księdze Psalmów 87:7, jesteśmy górą ponad wpływami tego świata. To wiara stanowi o moralnej godności człowieka. To wiara przenosi nas daleko poza obszar myśli świata. Bo jakże człowiek tego świata, albo też światowo usposobiony chrześcijanin, miałby pojąć coś z życia wiary? Źródło, z którego czerpie wiara, jest w jego pojęciu niedostępne. Żyje płytkimi sprawami doczesnymi. Ma zaufanie i nadzieję, dopóki widzi coś, co pozwala mu tę nadzieję żywić. Ale obca jest mu myśl, żeby opierać się wyłącznie na obietnicy niewidzialnego Boga. Człowiek wiary zachowuje jednak spokój nawet w okolicznościach, w których upadła ludzka natura, nie widzi żadnego wyjścia. To dlatego, dla naturalnego myślenia człowieka wiara wydaje się beztroska.
lekkomyślna i niedorzeczna. Jedynie ci, którzy znają Boga, są w stanie udzielić aprobaty czynom wiary, ponieważ tylko oni potrafią zrozumieć pobudki takiego działania. W tym rozważanym właśnie 20 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej Bóg uczy nas, że mąż Boży przez swoje czyny niewiary naraził się na naganę i słuszne zarzuty ze strony tego świata. Nie mogło być inaczej, ponieważ, jak już wspomniałem wcześniej, jedynie wiara jest w stanie nadać prawdziwą wzniosłość naszemu charakterowi i postępowaniu. Często spotykamy się z ludźmi, którzy z natury mają szczery i szlachetny charakter. Jednak szczerości i szlachetności człowieka nieodrodzonego nie można w pełni zaufać. Jest tak dlatego, że stoi on na niepewnym fundamencie i łatwo ulega presji okoliczności. Jedynie wiara jest w stanie z żywą mocą połączyć trwale duszę z Bogiem, jedynym źródłem prawdziwej moralności. Zauważmy również, jak często ci, którzy przyjęli Boga, gdy opuszczają drogę wiary, upadają jeszcze głębiej niż inni ludzie, nawet niżej i głębiej niż ludzie ze świata. Fakt ten tłumaczy nam zachowanie Abrahama na tym etapie jego historii. Czynimy tutaj jeszcze jedno odkrycie. Zauważamy, że Abraham od lat pielęgnował w swoim sercu coś z gruntu złego. Wydaje się, że swoją drogę rozpoczął już z pewnymi zastrzeżeniami, które wynikały z braku bezwarunkowego zaufania do Boga. Gdyby Abraham potrafił zaufać Bogu całkowicie w sprawie Sary, nie musiałby ratować się na własną rękę. A kto mógłby zaszkodzić tym, którzy znajdują się pod jego przemożną opieką? Niemniej, dzięki łasce, Abraham został doprowadzony do punktu, w którym odkrył korzenie tego grzechu. Wyznał i osądził zło oraz został od niego uwolniony, ponieważ nie może być mowy o błogosławieństwie i duchowej mocy, dopóki każda odrobina kwasu nie zostanie odkryta i usunięta. Cierpliwość Boża jest niewyczerpalna. On może czekać i znosić nas cierpliwie, ale nigdy nie wyniesie wierzącego na wyżyny błogosławieństwa i mocy, dopóki nie osądzi on resztek rozpoznanego zła. Tyle chciałbym powiedzieć na temat sytuacji, jaka zaistniała między Abimelechem a Abrahamem. Przyjrzyjmy się tej moralnej godności Abrahama w oczach Boga, bo to jest ważne. Jest to sposób, w jaki Bóg postrzega swoje dzieci. W historii ludu Bożego zauważymy niejednokrotnie z wielkim zdziwieniem, jak wielka jest różnica pomiędzy tym, czym jest on w oczach Boga, a czym w ocenie świata. I tym zajmiemy się, jeżeli Bóg pozwoli, bo Bóg widzi swoje dzieci w Chrystusie. Z tego też powodu nie widzi na nich zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. Co się tyczy ich stanowiska w Chrystusie, są na zawsze uczynieni doskonałymi. Nie są już dłużej w ciele, lecz w duchu, jak poucza nas list do Efezjan, 5 rozdział, 27 werset, a także 1 rozdział od 4 do 6 wersetu i 1 list Jana, 4 rozdział, 17 werset i list do Rzymian, 8 rozdział, werset 9. Wierzący sam w sobie pozostaje jednak słabym, niedoskonałym i często uchybiającym stworzeniem. Ponieważ świat widzi tylko to, czym dziecko Boże jest samo w sobie, tak wielka przepaść dzieli jego ocenę od oceny Boga. Niemniej przywilejem Boga jest objawić piękno i doskonałość swojego ludu. Tak, jest to jego wyłączny przywilej,
ponieważ to On sam obdarzył nimi dzieci Boże. Są one piękne tylko dlatego, że On uczynił je pięknymi. Dlatego też ma prawo, aby odkryć tę ich urodę. Czyni to w sposób, który odpowiada jego naturze. Gdy tylko wróg zbliża się, aby oskarżać, przeklinać i uwłaczać tym, którzy należą do Boga, do Niego, gdy Balak przyszedł, aby przekląć potomków Abrahama, Pan Bóg powiedział: w Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego, nie widziałem obłudy w Izraelu. Oraz jakże piękne są Twoje namioty, Jakubie, Twoje siedziby w Izraelu. Twoje siedziby Izraelu. Czwarta Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, werset 21, 24 rozdział, 5 werset. Gdy szatan stanął po prawicy arcykapłana Jozłego, aby się mu sprzeciwiać, anioł pański powiedział: niech cię zgromi Pan, szatanie. Tak mamy zapisane w księdze Zachariasza, 3 rozdział, 2 werset. Tak więc sam Pan staje między swoimi dziećmi, a każdym, który chce je oskarżać, na oskarżenia nie odpowiada wskazaniem na ich przyrodzoną szlachetność, bo o niej nie może być mowy, ani na to, czym są w oczach świata. Nie, zamiast tego tłumaczy, co on sam z nich uczynił, co sam z nich zrobił i na jakim stanowisku je postawił. To dlatego, choć Abraham poniżył się boleśnie w oczach Abimelecha i król Geraru musiał go słusznie zganić, to jednak, gdy tylko Pan Bóg wziął sprawy w swoje ręce, powiedział do Abimelecha: umrzesz. A o Abrahamie jest prorokiem, on będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Tak, pomimo prostoty serca i czystych dłoni Abimelecha, król Geraru nadal pozostawał mężem śmierci, który uzdrowienie swojego domu zawdzięczał stawiennictwu obcego przybysza. Tak postępuje Bóg. Na osobności może z całą powagą rozmawiać ze swoim dzieckiem o jego krzywych drogach, ale gdy tylko wróg podnosi swój oskarżycielski głos, występuje w obronie swojego sługi. Nie dotykajcie pomazańców moich, prorokom moim zła nie wyrządzajcie. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych, przecież Bóg usprawiedliwia. Pierwsza Księga Kronik, 16 rozdział, 22 werset. Księga Zachariasza 2:12, list do Rzymian 8:33. Żadna strzała wroga nie może przebić tarczy, za którą Pan chroni najsłabsze owce swojej trzody, nabytej za cenę kosztownej krwi Chrystusa. On chroni swój lud w swoim szałasie. On stawia ich nogi na wiecznej skale. On wynosi ich głowy ponad wszystkich wrogów dookoła i wypełnia ich serca trwałą radością zbawienia. Tak poucza nas Słowo Boże zapisane w Księdze Psalmów, 27 psalm, wersety od 5 do 6. W następnym spotkaniu na temat pierwszej Księgi Mojżeszowej chciałbym się zająć rozdziałem 21. Będziemy tam widzieć narodziny Izaaka, wypędzenie Hagar i Izmaela oraz jakie to ma pouczenia dla nas.